Dzisiaj Smilwak i Czekolak dostaną pod swoje skrzydła po 5 graczy z niskich dywizji. Ich zadaniem będzie wykoczować drużynę gotową pokonać przeciwników. Ale zacznijmy od mniejszej skali. Smilwak i Czekolak, wybierzcie teraz ze swoich drużyn po jednym zawodniku. Kto to jest najlepszy? Nie macie brązów, nie? Mam brąza! Dobra. Tylko dlatego, że rankedów nie gram. Ja się czuję confident. Dobra, 4. P2. Ja mam G2. To samo. Neti, chcesz się podjąć? W pierwszej rundzie coachowie mieli zakaz doradzania swoim graczom. Jezu, jaki spoceniec na Caitlyn, Boże. Jaki spoceniec, halo! Ej, no ja myślę, że Yasuo bardziej spoceniec, no co wy? Nie, no Caitlyn to jest najlepsza postać 1 na 1. Jaki jest plan? Grasz na CS-y? Nie wiem. Nie zintuj tym Yasuo przed level 3 po prostu i tyle. Już miałem to robić, już miałem to w planach. Pierwsze hazaki w grze, nietrafione. Ale będzie Olin zara, o! Ooo! Na sustain go biorę. Oho. Uuu, kolejne Q trafione! Kupcio, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki agent. Zaraz mi k***a serducho siądzie. Tak myślałem, że się stresuje. Patrzę, ty k***a, wiesz, że mi się łapy trzęsą? Jak tylko będzie miał szóstkę, zyś czuję, że będzie wjeżdżany. Jo, p***le, proszę państwa, kupcio, nie skastował R-ki! Ja pierdzielę. Ale Q! Jeszcze jedno Q będzie kastowane w Netiego. Trafione! Ty. I teraz cierkuje! Ale to zrobił! Tak ten duel wygląda w wykonaniu niskich dywizji. A teraz nasi coachowie rozegrają dokładnie ten sam matchup i pokażą nam, jak to się robi. Serio? To jest dobry matchup dla Caitlyn, żeby nie było. Tak, tak, Paweł, no, tak, najlepszy. Oczywiście. O, ale sztuczki z nas, Paweł, stakowanie koło na Raptorach. Dobre! Ty, no patrzcie, jakie 200 IQ, on już ma nastakowane Q. Czekola, trup tak, żeby cię nie autoatakował. Tak? Dobra. Ja tak robiłem i wygrałem. To ja też mam radę dla Miwaka i weź go zabij. Dobra, postaram się. Proszę państwa, czas na małą przerwę, żeby opowiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli o grze Eternal Return. Eternal Return to gra, która łączy w sobie cechy moby i Battle Royale. Taka można powiedzieć survival moba. Gameplay jest dość zbliżony do tego, co możecie zobaczyć w League of Legends, ale dodane do tego są właśnie elementy Battle Royale. Aktualnie mamy do wyboru 52 herosów zdesignowanych w takim charakterystycznym stylu około anime. W grze możesz tworzyć i ulepszać przedmioty, korzystając ze zbieranych przez siebie surowców. Do tego na przykład gotować jedzenie, żeby zdobywać HP i staminę. Lorowe postacie, którymi możemy grać, są po prostu takimi eksperymentami. Jak gdyby nową rasą ludzi z ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Walczą oni ze sobą, a po każdej stoczonej bitwie ich pamięć zostaje wymazywana, a ciała przywrócone do stanu sprzed walki. W każdym meczu, za każdym razem, muszą one walczyć o przetrwanie. Oprócz klasycznego Battle Royale w grze w czerwcu zostaje uruchomiony tryb 4x4. To taki tryb, w którym musicie przejmować obiektywy, oczywiście zabijać przeciwników, zwierzęta i NPC-ów. Gra jest w pełni darmowa i dostępna na Steam. Kliknijcie sobie w link w opisie, sprawdźcie. No a my teraz wracamy do odcinka. Uuu, to będzie. O kurde, ale szybka wbita na drugim level. Co? Czekaj. On ma trzeci level? Ja pierdzielę, co się dzieje? Coś blisko było, co Paweł? Dosyć blisko. Ale teraz wydaje mi się to lepsze dla ciebie. Dobra, zaraz będą szóste levele. Co się będzie działo? Teraz jest powolna agonia, trzeba sflipować burgera. Uuuu, jest wjazd, proszę państwa. Zabij mnie. Czyli pojedynek skończył się tak samo jak poprzedni. 2-0. Obejrzeliście pojedynek waszych coachów. Teraz czas zagrać jeszcze raz 1v1, ale tym razem słuchając w pełni ich uwag. Możemy zmienić czempiony, możemy zmienić runy, możemy zmienić spele. Mniej ryzykowny jest Mordekaiser pewnie, ale wtedy są nudy do szóstego. Pytanie, czy ma on będzie grał, czy może znowu Yasuo zagra? W sumie no, wygranej strategii podobno się nie zmienia. Robimy podwójną psychologię i bierzemy teraz Yasuo znowu? Jak chcesz, to możesz z flashem, nie wiem, z czym ci wygodni. Hindred, flash, ignite. Kurde, skoczy głupio, skór tego one-shotujesz. Możesz się wymieniać, na przykład exhausta za flasha, jak skoczy zbyt głęboko. Nie zawiedź nam. Druga szansa, szansa na redemption. Nie, na redemption składać nie będę. O, szybka rozgrzewka, tak jest. Do trzeciego levela, czyli Link, później jak skoczy za głęboko, to do odciny. Uważaj, żeby za dużo minionów nie bić, bo teraz się pushuje do niego. Masz level 2 szybciej, możesz podejść teraz. Będzie O. Dobra. 2Q. Pamiętaj, że ma flasha, pamiętaj, że ma flasha. To jest okej. Okay. Farm to co możesz i tak. Jak będzie grał na creepy, to jest nudziarzem. I walczy każdego creepa, nie? Nie dałem za darmo creepu farmić. On już tam wkurzony jest, że ja go tak... Nie bój się, bigo, walczy każdego creepa. On czasami za blisko podchodzi, jak próbujecie obijać, czy możesz jakoś podjechać, sku? Kurde, dużo many tracimy, nie? Więc szczerze nie używaj za dużo skilli. Dobra, 25 sekund do exhausta. Wtedy powinieneś wygrywać, Lina. O, teraz możesz szukać? O, szósty ma, to uważaj. Ale też masz zaraz. O, nie ma za dużo many, możesz się bić, wygrasz Olina. Nie ma many na full combo, tylko na Kuma. Ja mam many na Arkę, bij go do końca. WW.
Uuu, proszę państwa, to zrobione! Dobrze, Neti! Nie no, do Boba. Nie chcemy cię w naszym składzie. Udało się, proszę państwa. Jest 2-1. Natomiast teraz czas na 2v2. Coachowie, wybierzcie dwóch graczy i przygotujcie ich do walki. Dobra, to kto gra w takim razie? Ja tam zagrać mogę. Dobra, no to Jacob, jeszcze jakiś chętny jest? Jeżeli Jacob mi zaufa, to mogę iść. Ja ci ufam. No to co, Misia, teraz? Co mainujecie? Jinx, karmę na mi. Karmę, o, chcesz karmę zagrać. Karma jest dobra. Wybierz swojego sojusznika tutaj, oprócz Huberta. Ja już mam bana do końca. Nie no, wygrałeś pierwszą gierkę, dobrze jest. Tutaj te maramowy są OP. Ale mi się ręce trzęsą pierwszy raz jak w ligę grą. Nie bić się w creepach, bo Kajsa musi w trafić. Możecie spamować tymi skillami, zwłaszcza tymi się, bo ty masz Lost Shoptera. Jak oni się tak boją, możesz wejść do drugiego krzaka. Karma użyje Q, to od razu podchodź Lono, żeby oni czuli presję. Widzisz jak oni się boją teraz? O, maskoska. Chodź. Tylko teraz uważaj. Wow, trafił! Nie wchodźcie za głęboko, za dużo minionów jest. Dobra. Widzicie, że nawet jak was miniony biją, to wy dobrze na tym wychodzicie. Jak trafisz czymkolwiek Lono, to od razu wchodź. To jest tureta też grałem, pamiętacie, więc jak obijecie ten turet? O, ładnie, ale bardzo dobry box. O, ale kucharzelek przyjął trzy turet shoty za darmo! Co tu się stało? Szukaj Jarki teraz, na kogokolwiek. Czujesz się pewnie tego. Lecimy! Trafiony! I jadą po to! Kucharzebek będzie chyba martwy. Nice, tego też? Pięknie, daj wójcie. Okay. Dobra. Teraz ważne, żebyś nie umarła. Aszka wróci z lepszymi itemami. Możesz kupić je właśnie, ten czy można? Można. Moje zasady. Zajmujemy ten kanał. Możesz przejąć krzak Leonów, żeby się bali podejść. Tak. Wejdź do krzaka i się nie bój. Jak wiesz, że trafisz, to szukaj. Go! Trafiony kucharz! I czy będzie drugi dead kucharza? Do końca, możesz się odejmować, jak zabijesz. Jeeees, proszę państwa, 2-0! Dobra kucharz, ja mam pytanie o to wejście pod tureta, to było specjalnie? Nie? Okej. Okay. Dobra, to słuchajcie, Jacob i Kryzer, wygraliście 2-2. Teraz mam dla was wyzwanie, możecie zdobyć skina, jeżeli pokonacie 2-1 czekolada. Robimy dobra. To! I słuchajcie, żeby było sprawiedliwie, musicie go zabić dwa razy w razie czego. Warto. LOL, już pierwsze WQ, proszę państwa. Ale bomba. O, spokojnie. Co ich p***a? Co tu się dzieje? Ej, próbujecie jakoś zareagować, drużyno? Ja. Ignacio już wjechał. Uuu, czekolad tutaj chciał poddymić. Ale dojazd! Uuu, czekolad, proszę państwa. Pomocy! O Jezus, Flasher! Flasher flashuje pod wieżę i przyjmuje turret shota! No dobra, respektuję to. Kryzer szuka tutaj Czy ich Panowie, spokojnie! Co oni robią? Spokojnie! Jest Flasher zabity! 1-0, proszę państwa! Oni już się odpalili, wywalone w coacha. Kryzer, kolejne E nietrafione! Wszystkie E w tej grze nie zostały trafione! Cóż to się dzieje? Jedno było. Karamba! Czekolad na linii. Ale będzie dojazd za chwilę. Filmujecie i... Nie trafione ultimy! Trafione! Dobra, czekolad może to zrobić. O kurde, to będzie bliskie. To będzie bliskie. Oj! Ja zrobili to, ale blisko! Gdyby tylko ten ultimate został skastowany. Przegrałem na brązy. Czyli tak, pojedynek wygrał Kryzer i Flasher. Kryzer, Nautilius i Flasher, Siren Cassiopeia. Przed nami finalny etap tego filmu. Rozegramy pełne 5-5 z coachingiem naszych wspaniałych profesjonalistów. Ta piątka, która wygra, zostaje oczywiście po Mystery Skinie. Banuje pierwszego Yasuo, tak? Tak, Yasuo, no. O nie, Akali, dobra, jadą we mnie. Mówi się, że Korasem gramy, jakimś, ale Korasem nie banujemy, nie jesteśmy jakimiś... Prawda? Właśnie ja chciałem Luciana wziąć teraz. Dobra. Weź się nami. Dobra, to ja proponuję wziąć Lulu i na topie weźmiemy coś z Engage'em. Chcesz już Mida wziąć? Ja mogę Korasa na ograć. To jest taki bobelek Zoe zaraz poleci. Tankujcie to, ja nie chcę! Ej, bomba. Patrz na Luciana! Cholercia! Dobrze, no Polska góra. Możecie smoka robić, bo Kayn powinien być w okolicach Reda. Ej, dobra, ja poczekam 20 sekund na paczkę, co? I spróbuję może na bocie coś. A możesz tak zrobić. Spróbuję pobiec, zobaczymy co zrobią. Chodo do nas idzie, spadką. Uważajcie na paczki, Korasa. No tutaj szedł. Dobra, chyba wiedzą. A nami schodzi, nami schodzi. Taka ta paczka to średnia była. Dobra, jedziemy. Domykam go. Nami. W nami wejdźcie, no. Nami troluje. Nami do końca. Pięknie. Puszujcie linii i pójdźcie smaka, dobra? Dobra, rzućcie go Heralda, Mida. Weźcie dwa plate. Doprowadź Heralda, patrz, doprowadź Heralda. Dobra, gitara. Będzie walka na bocie. Próbujemy gankować. Nami powinno być free, nice. Nie musicie flashować, po prostu zabijcie, nice. Będziemy mieli paczki za minutę, to będziemy chcieli raczej grać Heralda. Wpuszuj Mida i wtedy o tym midwave'ie zejdź na bota rzeko i uderem też bądź gotowy do walki, jakby tam był Kayn. To bardzo zajebiście. Korki na paczki generalnie. O kupa. Oho. Ale przez to, że gra taka spokojna,
Ten... To płacza masz, pamiętaj? No. To będzie close. Dawaj! Ja pierdolę, ale blisko! Nice try. Znowu Udyr jest na tym bocie. Kurde, no. Zabijesz go? Co to się ku... stało? No nie. O, szukamy na ninja. Ninja tak. Do końca. Bez flasha? Nie używam polskiej wersji ligi, spokojnie. Nice. Szanuję się. Nie goni. No. Nice, super. Teraz Kane z Zoe razem chodzicie przy midzie, bierzecie prajo i schodzicie do bota. O, patrz, biją się. O, i może tutaj porobisz ich, może? Dobra. Lecę. Dobra, lecę. Zaczynam ultem. Malphite TP, uwaga. Dobra, wygrywacie, powoli, wygrywacie, brawo. Kwadra. Jedna osoba tower na bocie, a reszta smoka. I mi to. Nie zabijemy go. Ciężko miałbyś się z kimkolwiek bić. No nie zabijemy! Dobra. Nice. Zoe raczej wchodzi do bota, macie tak, nie wiem, 10 sekund, co im będzie. Nice. Na szadę? Aj, close. Aaa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 a
Kroka. O, nie dogonimy ich. Dogonijmy. Ruty 30. U, co to było? Bombela dostał. Bijcie udyra, skurczybyka, zabijcie go. O nie. O nie, The Shine atrął się. Biorę to wyrobię, co powiedzmy też. Lucian, bo... Dobra, Zoe poklika. Kurwa. Weź. Dobra, zabijcie udyra. Tak. No nie, na mi przerwałaś bombla. Co zrobiła? Ja coś przerwałam? O nie. Ale bombelka przerwałaś, ten udyr spał. Nie idźcie zbyt głęboko, cały czas mida kontrolujcie. Cały czas musicie mieć push na midzie, żeby na smoka być. Uwaga na Arkę Malfighta, nie podchodź lepiej korki. Oho, o, dobra, nice, nice. Teraz wygrywacie walkę, jak dobrze wyjdziecie. Nie bójcie się wejść, udyra midia troksem. Podchodźcie, podchodźcie, podchodźcie. Dobra. Na spokojnie, przyjdziecie, wygrywacie. Na spokojnie, spokojnie, wygrywacie. Dobra, odpalam usta. Zompujecie ich do zera, do zera, do zera, do zera. Bańka, bańka na mnie. Dobra, do jednego jednak. Go smok, go smok. Teraz gramy wokół naszera. A kto wymyślił, żebym grał Zają? Wszyscy inni winni. A winodrafty, tak? Wszyscy. No, dobra. Pokójcie komsy, gramy dalej, nie? Gra się nie skończyła jeszcze. Co, lecę dobra. Po paczkę, tak? 10 sekund chillu, 10 sekund chillu. TP z paczkami i walka. Wygrywacie tutaj grę, wygrywacie tutaj grę, jak podejdą. Dajcie im podejść bliżej, wtedy się bicie. Go, 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 go. Focus Malphite, tak zwany. Paczki pan szytuje, no. Jest screamin tutaj. Uwaga na Zoe. Dobra, nie musicie gonić, możecie na szora. Podobała mi się tylko jak Hodo tam się bił solo z wszystkimi, a tutaj cztery osoby biły Malphite'a. To nie skąd ten korki się zrobił 7-1 w pewnym momencie. W sumie... Teraz już 10. Quadro dostał. Erotyczny wiesiek stoi w paczkach, dlatego korki dostaje kile. Raz człowiek stanął, no. Już od razu problem. Malphite troluje, Malphite troluje, Malphite troluje. Malphite bez wulta. Nie dajcie zabić korkiego i wygracie, nie bójcie się. Macie lecimy, pochodę. Lecimy, lecimy. Możecie ich zamykać na topie i szukać dive'a za Troxem. Dajwujcie ich, dajwujcie go. Nie ma multa, nie ma multa. Wolna Malphite, wolna Malphite! Dobrze. Tak, powoli, zajmujecie ich, tylko na spokojnie. Korki ich zabija. Tower i możesz się skończyć, możesz się skończyć topem. Teraz. Dajcie im wyjść z bazy, zabijcie ich znowu. Dobrze, coachu, robi się! O kurwa! Nice! Akali mi zbanowali jak ja tym grę jak gówno. No to słuchajcie, w takim razie co? Moja drużyna dostaje skiny, sam sobie też kupię, a co? Udało nam się wygrać, proszę państwa, niemniej myślę, że wszyscy tutaj się czegoś nauczyli. Może oprócz czekolada i sinmiowaka, takie życie. Wpadajcie na kanały panów, fajne filmiki na YouTubie, polecam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć. Aha, i tu jest jeszcze film, jeden progracz kontra 5 amatorów, zapraszam serdecznie.